gadka pada, to ja face, face, to, face to face. Face to face. Czy to jest face to face, to niekoniecznie bym powiedział. Pytanie z zasadami czy bez zasad? To jest fake, face to face zapewne. To nie może być normalny face to face. Brawo, Bartek. Zasada jest jedna. Czyni co? No Bartek! Bliźniemu miłe. Lub niemiłe. A wszystko coś zostanie rozliczone po prostu. Każdemu według zasad. Ty Bartek, aha, gdzie ty się zgubiłeś? A dobra, to tam jest punkt. Ja w ogóle mam ciekawostkę taką bardzo fajną. Dobrze, dawaj Box Deal ciekawostkę. Tak się. Entero dzisiaj pojedziesz? Bartek, chodź go! Oj. Jestem malutki. Chodź Bartek. No jestem piąty. Bardzo fajna. No, tego biłeś, wiem, że byłem piąty. No. Nie jest w ogóle uszkodzony w żadnym stopniu. No. E38 z a pamiętam. Fajnie. No ja kończę przed Bartkiem. Leci do ciebie, czy co? Przyszło. Płynie, płynie. A to za ile pieniędzy? A to tanie, to tajne, bo bardzo tanio. O. To 7K, co nie? Dobrze pamiętam, czy 8? 38. O kurde. No dobrze, Bartek, bardzo dobrze. Ale zmielił wszystkich, nie? Bardzo dobrze. Jak najgorsze. Tu jest coś skoro face to face tutaj. No jest. A to legalne dojeżdżenie po chlebu, tak? Dobra, tam enter, tam będzie. No tak. No. Czy to jakieś jest coś na zasadzie jesteś składak, który był nie, po wypadku ona, jakimś? Ona jest całkowicie w pełni sprawna, nie jest w ogóle uszkodzona. No to dlaczego taka tania? Nie mam pojęcia. Może właśnie silnikiem nie tak. Przekonamy się jak przyjdzie, o. Kurde. Bo na razie nic nie wiadomo. A, no to czyli tak po prostu ten. A na przykład znajomy taki z ekipki, ale taki starszy, na przykład Bartek kojarzy pewnie Klosa jeszcze. No, Niemca Klosa pamiętam. Przecież oni sprowadzili z Ameryczki i złożyli tam nad morzem u siebie hamera starego wojskowego. Złożyli? No, no tak, złożyli. Jakby, od zera, no. Tak, że części wszystkie poogarniali z różnych tam miejsc, cały kontener części do nich, wiesz, dotarł. I dosłownie go składali, nie? Wow. Później na miejscu w garażu gdzieś tam. Widziałem już filmy, jak gdzieś nim popylają tam. Oni zresztą biorą udział w jakichś takich wyścigach. Aha, dzięki Bartek, trzeci jestem! A ja piąty i co? Aha, no dobra. No Bartek mnie bił, jak byłem czwarty, to więc wiesz. Dobra. Jesteś szmatą, Rudiako, żeby na trójkołowcu wywalać w ten sposób. Jestem pierwszy. Ja to zapamiętam. Możesz być miłym człowiekiem na pierwszym miejscu przeciwko trójkołowcom, a nie taką szmatą, bo jak Bartek teraz. Przepraszam, ale prędzej zobacz, że my teraz będziemy mieli insurgenty, to więc wiesz. No. To będzie mieli insurgenty. To nie jest insurgent, to jest ten. To miałem punkt. Za długo z Bartkiem odgrywam. A co z tego, jak ja będę jechał 30 razy tym i ja go nie dogonię w ogóle? Że go palnąć. Iść. Opie. Siema, nikt nie dojedzie teraz. On miał tego Tornadora. No, no właśnie. No i co mu zrobiliśmy? Nic mu nie zrobiliśmy. Nabrał się. A to ten fajny, nowszy pojazd. No. No ten Humvee ładny, fajny taki. To się w ogóle kupić? Podoba mi się. Co? To się w ogóle kupić, no? Ale co? Da się. Teraz co jedziemy? Da się. O, no tak, tak. Ale ładny jest właśnie, ten mi się podoba. No spoko jest. Brawo. Tak, ulepszony historię mogę powiedzieć, nie? Entero wrócisz? Pytanie do ciebie, bo ty po tych miarach w tej okolicy jesteś. Będziesz jechać na Janów? 1 maja. Do kogo jest pytanie? Do ciebie, bo ty w naszej okolicy jesteś. A co jest w Janowie? Zlot największy w całej okolicy. A czego? Zatrzymałem na rozpoczęcie sezonu. A kiedy? Kama najgorszego. Stary, 1 maja na majówce, ja jestem w Częstochowie. Dobra, tam cicho, Rudy. Cały tydzień majówkowy. Zatrzymałem. Obratnie. Ja mówię, Entero, ty ten rower zbieraj. Ja cię chcę w tym roku tutaj zobaczyć na trasie rowerowej. Czekam, że on skończy i wsiadam na rower, coś ćwiczyć. A jakim co jestem drugi? No ale wiesz, no ty... Co tam się wydarzyło?
nie jeździsz, ale i tak jesteś, wiesz, no ty wcześniej jeździłeś, no, więc już masz pamięć jakąś mięśniową na pewno. No, Delir został mnie! Przywrócić. Nie? Dobra. Chciałem przywrócić, żeby była ta pamięć mięśniowa. Rudiako, no wiesz, zrobisz parę treningów i dosyć szybko się, nie mogę pojechać. Wiesz, wrócisz do tego. Bieraj starej sprawności. Dobrze, Bartu, dobrze. No i widzisz, ładna współpraca. Ale teraz wszyscy będą mniej więcej na równi. Ogólnie. No, o, dobra. Dawaj nie, teraz, nie, gonimy ich. Entero, nie musimy, wyszło. No, musimy. Deliru, uciekamy, dawaj. Nie, ja minę. Dawaj, do przodu tam, no, czemu gościa. O, ładnie. Pamiętaj, Rudiako, że Delir z Enterem zawsze pod siebie grają. Wiem. Udają, że niby nie, ale zawsze pod siebie grają. Co to za pomówienia, się pytam? Tak zawsze jest, zawsze, nawet w GeoGuessrze, wszędzie po prostu. Ale takie koleśostwo. To jest praca wspólna, oni zawsze pracę wspólną wykonują. Mówię ci. We wszystkim? Ale kto ci takie głupoty opowiada? Tak, to nie trzeba mi opowiadać takich głupot. A wszystko widać. Jakbyś wskoczył w ogień, też byś skoczył? No skoczyłby. To cię z radością to na ustach. Nie, dolał benzyny jeszcze. Także tak to wygląda. Dobra, Bartek ominięty, najważniejsze. Tak, po najgorszym momencie. Ale teraz już nie. Dobra. Mówisz, dogonimy ich, Bartek. Mówisz, Bartek, dogonimy ich, Entero, a teraz wiesz. Ale to trzeba było szybciej ich doganiać. No to wtedy. No właśnie, teraz jest teraz. Chwilowy sojusz był. Teraz to jest teraz, gościu. Bardzo chwilowy. Oho. Przeminęło. Czemu teraz się we mnie nie wbijasz? Oho. Czemu Bartek się Bartek teraz, się nie wbijasz? Nigdy w życiu bym czegoś nie zrobił. No Bartek, taki byłeś przyzwyczajny. A teraz się nie wbijasz w ogóle. A teraz się wbiję. A głupio byłoby, gdybym ja się teraz w ciebie wbił, nie? Nie zrobisz tego. No dobra. Nie masz psy. Nie podpuszczam, okay. Ale nie zrobisz tego. No dobra, to nie zrobię. No i prosto. O kurczę. Ale ja się wbiłem. Duży jesteś, nie? Bardzo nie pierwszy raz to słyszę. Oby teraz wagi rampa była jakaś. Że Bartka przetrącić na łeb. Delira, ty jedziesz na rowerki, czy nie? Takie rowerki. Przemyśla. No do Przemyśla, no rowerki. Delir. Kiedy? No, nie wiem, po kacy się umówicie na jakiś termin, oj. Żeby temu pasował. Ojoj. Jezu, Bartek, to zapraszam. No, blokuję was. Tylko bym musiał rower ogarnąć. O, no to ja właśnie rower ogarniam. Dokładnie. To, że wypadę poza mapę, to inna sprawa. Nie, w takim stanie, tylko na pompuję wolę. I jeszcze Enter. No wiesz, mój rower 2 lata stał w stodole, to więc trzeba go dać na serwis. Ale ty mówię, ale ty to nie miałeś zwykłego rowera, no. Ale wam no. Chodzi... Bestia wam chodzi... Masz. Wam chodzi o asfalt? Nie. Trochę asfalt, a trochę nie asfalt pewnie. No to dobra, bo ja i tam polany. Asfalt to mnie nie wiem, co strzelił. Bo asfalt, to tam w ogóle wiecie, mają. Trzeba dojechać gdzieś, nie? Asfaltem, więc a, dobra, asfaltem. Tak. Na pewno no, dojedziemy do punktu docelowego. O. Tamto autami nigdzie nie dojedziesz, no. Musimy nie, asfalt kawałek... Pod względem, że ja full kostki mam. No bo kawałek, będę miał full kostki. Kawałek musimy pojechać asfaltem, żeby dojechać po prostu do tych dróg rowerowych jakby, nie? Żeby dotrzeć. Kawałek na początku i kawałek pewnie na końcu. No, zapewne, nie? Trzeba na nowo robić, oj. No właśnie, ja też ale czekam to na... Ale nie musicie jakiejś tryhardowej kondycji robić, nie? No ale ja z 2 lata nie jeździłem na rowerze. No ale to nic nie zmienia, to... Aha! Jak zwykle pierwszego nie trafi, Bartek, ta szmata najgorsza żółta. Nie trafiłem. Tylko trafi innych. Ale Hoga tego trafię już. I trafiłem, jak powiedziałem. Ale jesteście po prostu najgorsze. Niemiłe, no. No to już jest. Ej, ale zapowiedziałem, że trafię, to trafiłem. Nawet o co chodzi? Ja takim hamem już nie jestem, no. No jak nie, jak mnie strąciłeś przed chwilą. Przepuszczam cię, tak? Teraz Entero chciałem strącić. Wow. Dlaczego mówicie? Trafiłeś, prowokowałeś. To jest... Tak? Lol, nie trafiłem w ogóle. Rudini. Rudini. O, bardzo! No zabiłem cię, chamie! Wczoraj grałem sobie Rudini jako jego znajomy, ja mówię Rudini. Gościu. Masz przerąbane, no. No, dawaj tym motorkiem.
Gdzie jesteś, Bartek? W dupie! Nie na mnie! Dobra, uniknąłem. Rudiako zatrzymany chociaż na chwilę. Rudini! Także let's go. Rudienko, dawny towarzysz z frontu wschodniego. Ale nie tak, okej? Okay. To już nie miło. Rudienko. Dobra, jazda, jazda. Okej, okay, to jest pierwszy. Siema. Nie wierzy ty, Bartek. Tak, pragnę więcej. Palnąłem, zatrzymałem go na chwilę, proszę. Tak, zatrzymał. Enter, generalnie ten, wybrałem golfa w środku. O. Wyprałeś golfa? No. Dzięki, Entero. Fotele, boczki. A czy miałeś jakiś taki sprzęcik, żeby to zrobić? No czy... tak, ja mam tam wszystko. I polarkę miałem wszystko. O. On ma wszystko. Chyba trzeba do ciebie golfem przyjechać. Na usługi czyszczenia golfika. Telir, to musisz w końcu zobaczyć, jak BMK w środku wygląda. Artek, chodź tu. No, tej Alcantary nie widziałem. Okej. Okay. A Hogaty? A ty masz jakiego? Szóstkę golfa. A to nie przyjmuję. Teraz Hogatego. Aha! Ja tylko czwórki. Aha! Ja tylko... Bo za dobry! Gol czwórka forever! Jestem na Hogaty! No jadę ze starym na plecach, no. Dosłownie. Ale nie, co jak co? Enter. Ja mam siódemkę jeszcze. Oho! Ale... O, ty siódemeczka to fajna, chyba już ładnie wygląda siódemka. No, bo ta szóstka jeszcze taka piękna nie jest, ale siódemka chyba to już taki nowszy wygląd ma, fajniejszy. Ja pamiętam, jak za dzieciaka chciałem mieć kiedyś golfa szóstkę. A co kupiłeś? S60, wcześniej A jeszcze wcześniej miałem golfa czwórkę. To jest lepiej, ale nie miałeś jak ja. Zmyślałem, Bartek, no nie miałem... że ty pierwszy jesteś, a ty jesteś pierwszy od końca. No i teraz trzymaj Rudiako wam specjalnie. Ale wiesz, do mety będzie zaraz jechał, taka ciekawa sprawa. No spoko, ale chyba ja trzymuję. Tak w ogóle... Teraz nie przyjedzie, pozdro. Ja na Discorda, ja wysyłałem filmiki z zimy. Dzień dobry. Powiedziałem, nie przyjedzie, nie przyjedzie! Dzień dobry, Zetpek. No i przyjechał, dobra. Pażek nas tu się namnożyło od razu. Właśnie, ja w takim żoku, kurwa. Co jest? Ale patrz, zostawiłeś nas godzinę temu. Nie przyjedziesz, ty akurat nie przyjedziesz, Rudiako. Jak się nagrywasz, czy nie? Nagrywamy. Oczywiście. Jak się skończy, to opowiem. No okej. Okay. A bo rozumiem, że nie możesz teraz opowiedzieć, co się wydarzyło. Tak, bo to jest Bartek, taka dosyć... Ale ty jesteś najgorszy. Tam zacząłeś tą wojnę. No, akurat ty ją zacząłeś. Oj, nie, nie, to nie ty zacząłeś. Wiedziałem, że tak. Trzecia osoba niech czeka. No, trzecia niech poczeka i ZPG jeszcze się zaprosi, jeżeli jest. O matko. Chyba Bartek nie ma. Wysyłałem 30, zapraszam. No kończcie, kończcie. Ale my czekamy na ZPG, żeby dołączył. A co mnie to interesuje? On nie czeka. Aha, próbujesz dołączyć do prywatnej sesji dla znajomych, aby w niej grać, musisz dotrzymać zawsze mnie od znajomego. A Taylor dołączył. Dobra, jedź. A nie, czekaj. Coś się dzieje? Co się dzieje? No i kończysz trzeci. A nie, no nic się nie dzieje.